Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Just Cause 3. No i tak, no zostało nam przejąć posterunek w miejscowości z ostatniego odcinka. Później nie wiem, czy tu będą jeszcze jakieś te mniejsze punkty, może tutaj coś, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. To było przejebane, boże, cały czas naloty, cały czas naloty. To jest chyba jakieś lotnisko. Możliwe, że będzie to sobie można opierdolić. Dobra, lećmy zatem na ten posterunek nasz kochany. Zobaczmy, co tu się wyprawia. Mogę rzucać na idy? Mogę. Nie mam granatów. No szkoda, no. Dobrze by było, jakby były granaty. Kurwa, barierkę chciałem całą wyrwać. Halo, gro. Okej, okay, bo barierka mi nie przeszkadzała w tym momencie. Jej! Dobra, tutaj mam tylko jedno wezwanie rebeliantów. Seriously? Tak mało? Oni mnie nawet dobrze nie zauważyli, że tu jestem. To jest po prostu śmieszne. Dobra, to ja sobie poszukam, co my tu jeszcze mamy do zniszczenia. Tu coś? O nie! Barierka na was spadła. Kurwa, te karabinki są kurwa po chuju. Dobra, widzę, że tutaj mamy te generatory. Czy ja mam jeszcze bazukę? No coś tam mam. Dobra, drugi też się rozdupcył. Czy jak zrobię tak? No nie tak to miało wyglądać, no nie tak. Kurwa, Riko. Serio? A co tu robi cywil? Halo? Wejdź na ten mur, Riko. No powiedział, że nie wejdzie. O kurwa, dobra, to tego nie wiedziałem, że z liny też mogę sobie... wiecie, wystrzeliwywać ten. No, ktoś tu nawet pomógł lekko granatem. No, wskakuj, Riko, wskakuj. Pięknie, dobra. No się i spustoszenie, no to jest chyba najgorszy kurwa element, jaki może być. Sobie wiecie, napierdalać po prostu kurwa, żeby coś wybuchło, nie? No tu nie ma bardzo do kogo strzelać nawet. Ej, bombel, halo. On był agresywny wobec mnie. Patrzcie, on przyjął tyle amunicji i żyje. Ta broń jest w chuj niecelna. Dobra, widzę, że to jest nawet fajne niszczenie szybek w samochodach. No nie, dobra, to się tak tylko dziury robią. Spoko. Dobra, przyjmijmy, że jest w miarę, no. Siej spustoszenie, kurwa, ile ja mam tego spustoszenia zasiać? Przynajmniej sobie uzupełniłem moją kochaną rakietnicę.
Ej, serio, z tej czołgi, kurwa, co to przyjechało? Halo! Panowie! Ledwo co sobie wskoczyłem na budynek, a tu mnie coś zdjęło, nie? O, kurwa, cienizna ze mną, cienizna. Gin, frajerze. A no, jest czołg! Noż, kurwa, Maciek, ja nie lubię, jak mnie to tak wyrzuca. Jak ja tego nie lubię. A gin, frajerze! Kurwa, z felu. Kurwa, siej spustoszenie, no ale ej, no tu się nic nie nalicza, halo, bąble. No i co ja tutaj mam niby? Co? Tam ktoś ten wzywa, Boże. Nie wiem, czy mi się uzupełniła amunicja, czy nie. Mam takowąż nadzieję. Ej, tu w ogóle jest taśma. Tak na randomie ją sobie znalazłem troszeczkę. Wiecie, jaki Liko ma problem czasami? O, helikopter spadł. Dobra, co mam tu robić? Boże, dopomóż, no. No, Boże, dopomóż. Może się przeniosę gdzieś. Nie wiem, bliżej flagi. No, bo flaga to gdzieś tam była ogólnie. No, no co tu? Ja mam cały czas to się spustoszenie. To się nic nie nalicza w ogóle. Tak, bo to na tych rynkach jest flaga chyba, nie? The target escaped. Return to your posts. Nie wiem, no mogę tu wrócić, nie wiem jeszcze po co. Dobra, tu biegają te soldzieli gdzieś tam sobie. Po chamsku trochę to jest zrobione, że kurwa. Moje spustoszenie się nie nalicza nic, a nic. Ciekawe w sumie, czy jak najpierw się to aktywuje, a później się robi rzeczy w miasteczku, to czy nie jest lepiej? Sprawdzimy to przy następnej okazji. No co, ja mogę teraz tylko soldierów, kurwa, no. Może ja tutaj mam zasiać spustoszenie? Nie mam pojęcia, kurwa, nie mam amunicji do tego. No nie wiem, no. Co ja tu mogę porozpierdalać? Kurwa, jak tu przejąć to miasto? Nie wiem, gra mi się pewnie zgliczowała coś. Nie, dobra, wiecie co? Można to chyba pierdaczyć na razie. Bo tu coś jest nie halo. Ja chcę amunicję do bazuki. No chyba nie dostanę. Dobra. Nie, miasto się nie chce przejąć. Skoro się nie chce przejąć, czekajcie, czy tutaj jest jakieś miasteczko jeszcze? Ja bym sobie chciał coś sprawdzić. Kurwa, mam dwie misje główne jakieś. Ten te gesy, no. Tu jest chyba jakieś miasteczko, nie? Przynajmniej tak to wygląda. W sumie tu też jest chyba miasto, dobra. Podlećmy sobie do miasteczka. Zobaczmy, czy spustoszenie będzie działało lepiej, czy nie. Jeżeli nie będzie działało, to znaczy, że jest jakiś błąd w grze. No to jest wszystko zniszczone, no siej spustoszenie i chuj, no. Tyle wiem. Tam jest przy okazji jakaś jednostka wojskowa, ale to ją sobie na razie ominiemy.
chcę sobie, wiecie, popatrzeć właśnie, co jest z tymi, co jest z miasteczkiem, nie? Bo tutaj, no w sumie tutaj nie ma za dużo, no. A my sobie, o pięknie, patrzcie, lecimy sobie tak elegancko, kurwa. To jakieś Porto Fejne, zaraz miasteczko nad morzem. Chociaż nad morzem to w sumie nie do końca fajnie, bo przyjeżdżają tymi łódkami negusy. Odkryto nową miejscowość Babica. Dobra. To tak na samym wstępie. Ej, patrzcie, tu, nie, dobra, tutaj jest zamknięte. 3 cele więzienne, 2 wezwania rebeliantów. Co? Okej. Okay. Dobra, cele więzienne widzę są na parterach. Wezwijmy sobie zatem rebeliantów. Nie, no kurwa, gro, puść mnie. Ale oni tutaj prują do mnie, Boże, pomocy. Ale wezwijmy sobie rebeliantów, bo mogę w sumie sobie ich wezwać. Patrzcie, co tu się teraz dzieje. Totalny hardcore, nie? Pootwierajmy też te cele więzienne. O kurwa, dobra. Niekoniecznie tak chciałem. Zdążę, zanim coś do mnie trafi. Zdążyłem, spoko. To jest druga zaraz. Jest trzech. Ty gin, frajerze. Ty też gin, frajerze. Dobra, jest trzecia cela. I teraz ja wejdę sobie na moją ulubioną pozycję, czyli tutaj. Stąd sobie mogę robić rozpierdol. Na przykład tą kulę zdjąć na bok. Dobra, ona już sobie tam chyba wyeksploduje. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jakieś gen... No to zrobiło rozpierdol, no. Nie powiem, że nie. Co tu się podziało? A, dobra. Seriously? Seriously? Czołgi? Dobra. Mam też... tego, kurwa, knypka. No, włączę go, Riko! A nie, muszę zgrać zadymy. A dobra, nie mogę mieć zadymy na sobie, co? Nie wiem, próbuję pilota zestrzelić, ale coś mi nie idzie. No gin, frajerze, bo cię kurwa liną ściągnę. Gdzie on jest? No, kutas jeszcze wystrzelił. Jak on śmiał w ogóle? Halo, bombel, kurwa. Nie ma cię. Stracono z oczu, no i pięknie. Aha, dobra, muszę przeczekać. Muszę przeczekać, aż zadyma sobie przejdzie. No i patrzcie, no jest spustoszenie, tutaj prawie doleciało do końca, a tam się nic nie działo, no. Nic, zupełnie nic. That all you got?
No i dobra, posterunek przejęty. Ile ja tutaj mam tych kurwa całych przełączników? Okej. A, 2, 3 tylko. No, bitch, please. No, bitch, please. Tutaj w ogóle jakieś takie hardkorowe rzeczy. Dobra, zrobione. No i bardzo mi miło z tego powodu. Szczekaczki. Szczekaczki, pomniczki, billboardziki. Okej. Ty gin. Kurwa. Jak tak, to się kurwa drzwiczki wyrwą. No w kurwę, że jebane. Dobra, tam jest druga szczekaczka, tutaj jest też pomniczek. Byłoby fajnie, gdybym sobie tak po prostu nie zeskakiwał tam. Okej. Facepalm. Ale tak są te pomniki poustawiane śmiesznie. Bang, nie masz ręki. Ciekawe, że teraz można sobie nogę wyrywać w takowy sposób. Nie, linki są za słabe. Dobra. Jedna starczy? Nie. Ale dwie już tak. Dobra, szczekaczki widzę, że są 4 ogólnie. Okej. Dwie z 4. Billboardy są 3. Najbardziej chyba nie lubię, wiecie co, szukać billboardów. Znaczy patrzeć, gdzie one są. Jedna szczekaczka jest na wprost przede mną w sumie. Jedna lina poradzi? Poradzi. Okej, okay, dobra, teraz billboardzik. Za mną, w tamtą stronę, tak jakby. A nie, dobra, bo to mi pokazuje... Mapa pokazuje śmiesznie, bo... Pokazuje kierunek, w którym jest skierowana kamera, a nie postać. To jest takie przeciwieństwo wszelakich gier dosłownie, bo zazwyczaj kamera pokazuje, w którą stronę jest... Znaczy, mapa pokazuje, w którą stronę jest postać skierowana. A nie kamera. Także jest tutaj całkiem inaczej i ja się przez to trochę mogę gubić. O Jezu, tam gdzieś wszystko. Ucieczka rebeliantów. No gdzieś całkiem tam przede mną, co? Dobra, podleźmy sobie zatem w taki sposób. Będzie trochę szybciej zawsze, nie? Dobra, no i mamy tutaj nasze gadżety. Szczekaczka raz. Tylko stacji kurwa benzynowej nie wyeksplodował. No, nie wyszło, no. Jezu, jak no majta, Boże, jakie ragdole. Dobra. Mniejsza o większość. Niechcący to było. Wszystko było niechcący. A Riko to mnie chyba znienawidzi. Wiecie co? On mnie kurwa znienawidzi. Wiem jedno. Nie, może w następnym odcinku zrobimy jakieś misyjki, bo tu już patrzę, że są dwa zadania do wykonania. To już coś się dzieje, no. W tej grze, jak są dwa zadania do zrobienia, to proszę bardzo, no.
Kontynuuj. Jeden z pięciu wyzwolone. Dobra, wiecie co? I teraz bym sobie wrócił. To przejmowałem. Wrócę sobie tam. I zobaczę, czy się odgliczowało w jakikolwiek sposób to spustoszenie całe. Dobra, jebać te taśmy di Ravello, nie chcę mi się tego zbierać. Już tak naprawdę gdzieś bym był w pobliżu, jakby to mi dawało, nie wiem, upgrade'y takie totalne. To spoko, nie? Ale... jak to mi daje tylko... tylko to, że to sobie zbiorę. No dobra, ej, po drodze możemy jeszcze to rozjebać sobie, patrzcie, no mamy jeszcze chwileczkę, nie? Oj, to przejmowanie tych prowincji... jest tego w cholerę, kurwa, myślałem, że w dwójce jest dużo, kurwa, z destrukcji. Ale jest to fajne, bo jest mniej więcej tak samo, jak w dwójce zrobione. Ej, widzieliście, co się z Liko stało? W pewnym momencie. A tutaj jest taśma di Ravello, dobra. No, jak już widzicie, ale... 65, time for a tragedy. One that draws President Elect Dante back to the base. My little lamb must counter innocently to the slaughter. I poison his ear tonight. Jak już jest tak, że ja tak sobie z dupy ląduję i no, trafiam na coś, to jest spoko, nie? Nie, to jest jakieś lotnisko. Tu jest coś do zniszczenia, ale... ale chyba dopiero w tamtym małym miejscu, bo na razie nic się nie dzieje ciekawego. Dobra, wiecie co, postaramy się wylądować sobie... na tym. To sobie podłączamy. Teraz mnie satelita zdejmie. Dobra. To mi wygląda na obiekt do przewrócenia ogólnie. To nie wiem, czy mi się to uda. Cztery. Nie, liny są za słabe. Ale wiecie, co sobie powinno poradzić? O, właśnie, granat. Dobra, wejdźmy. Tu oni sobie zniszczyli satelitę. Idioci, no kurwa, idioci. Dobra, mamy nejda. Pięknie. Tak myślałem, że sobie poradzi, nie? Kurwa. Żadnego wsparcia, Gamonie. No i wezwali wsparcie, no. Kurwa, wszyscy wzywają. Ała, ła, 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 ła. Dobra, nie lubię was, chłopaki. No dobra, naprawdę was nie lubię, no kurwa, co wy mi tu odpierdalacie? Halo! No i zajebali mnie? Nie. Przejąłem to. Ale ledwo, ledwo. Taka mała miejscówka. A oni taki problem stawiali, no. Co za gady. Jeszcze mi helikopter spierdolił, a chciałem sobie go wziąć. No siema, wiem, że jestem waszym hero, ale... spadajcie. Spadajcie, jestem zły. Taka mała miejscówka taki problem mi sprawiła. Prawie umarłem w ogóle, nie wiem. Ta beczka wybuchła, już tu było takie wszystko aż jasne. A! Okej, okay. To już jest przejęte w jakiś sposób? Let's do this.
No nie, no jest się spustoszenie. Dobra, ale patrzcie, tak się chyba odblokowało od nowa. Nie, chyba coś źle strzelam. O, teraz patrzcie na to. O, ostatnia beczka została. Chyba się na linach zawiesiła. Pięknie. Dobra, najdzik. Kabum, jak ja to lubię. No i tam mi się podoba. Nadzieję, że teraz kurwa się uda to po prostu, nie wiem, spustoszyć. Ucieczka rebeliantów. A co on zrobi z ucieczką rebeliantów? Halo. A, to gdzieś tam pod mapą przejeżdża, kurwa, ja nie wiedziałem o co chodzi. Na najdzik. Ale, no i dobra, no ale no tutaj się robi to spustoszenie, ale jakoś strasznie wolno. Może tych rebeliantów sobie, kurwa, nie wiem. Additional troops inbound. Nie, może to coś zrobi więcej. Wow! Hardcore! Dobra, hardcore Henry. Tak w ogóle, no, nawet niezły film taki, wiecie. Typowa akcja, nie? Gościa wyjebało. Tak, hardcore Henry jest takim nietypowym filmem, wam powiem, wiecie, bo... Główny bohater nic nie mówi. Znaczy, no zdarzają się filmy, że główny bohater nic nie mówi. Ale tutaj po prostu on jest jakimś cyborgiem. I kurwa, naprawdę, odpierdala niesamowite akcje. To fakt, to fakt. Ale tak, to czy fabuła miała jakiś sens? On został stworzony i wkręcany, że kurwa żonę mu porwali, a co oni tworzyli sobie takie cyborgi. Spoileruję, od razu wam mówię. I każdemu wkręcali, że to jest ich żona i tam, że ma ich ratować, coś tam, pierdu, pierdu. No i co, tu jest stracona już z oczu, bo tu chyba wszystkich wytłukłem, którzy byli. Mogę sobie najdy pozbierać co najwyżej. Uzupełnić amunicję. No jest, do bazuki, to mi się podoba. No i co ja tu mam robić? Spustoszenie, patrzcie, osiąga pewien poziom. To jest jakiś cywil w ogóle. Chodź, babka, pomogę ci się stąd wydostać. Dobra, nie wyszło. No, chciałem jej pomóc, no. Kurwa, druga beczka mnie zaskoczyła. Ten to stał jak niektóre ruski w Counter-Strike'u. Twarzą do ściany. Ten to nie wiem, gdzie się patrzył. Wow. Miałem dwa strzały w głowę pod rząd. No, ciekawe. No stąd co chwila ktoś wyłazi. No jak ja tu mam się od spustoszenia? Nie mam co spustoszyć. Kurwa, gro. Co, takie auta mam niszczyć? No chyba nie o to chodzi w tej grze, nie? Nie, mogę sobie amunicję pozbierać. Kurwa, nie, to z pistoletami w ogóle biegałem, ale bieda. Nie macie amunicji do mojego pistolero. Ej, no nie, ma amunicji do mojego karabinku fantastycznego. No nic, może go sobie zmienię w końcu na coś innego, co? Ale tu jest chyba tylko strzelba do wyboru. A jednak karabinek ma troszeczkę większy zasięg. Understood. We are providing additional manpower at your location. Wpadli tym skurwielem.
Patrzcie, on w ogóle na raz... się nawet wyeksplodować nie chce. Trzy granaty trzeba na niego wydupczyć. Odporny jebaka, no. To jak zaparkowali świetnie, patrzcie na to. No kurwa, screen roku, jak on tu wjechał. Dobra, dostanę granaty? Oczywiście, że dostanę granaty. To zawsze dostaję granaty. Czy tu się cośkolwiek będzie jeszcze działo? Może no ta gra mnie naprawdę nienawidzi. Co ja tu jeszcze mam zniszczyć, żeby mi coś spustoszenie zaliczyło? Twardy autobus. Coś tam się dzieje. Tam biegają. Dobra, nie, ja tylko rozjebałem autobus, spoko. Co ja tu jeszcze do tego spustoszenia mogę? No kurwa, swojego pojazdu może nie będę niszczył. Ten jest chyba już zniszczony. Mam jakiś ogólny chaos zrobić, czy co? Nie mam pewności. A tak niedużo brakuje w tym spustoszeniu, a kurwa... Sending air support to your location. O! Przyjaciel, helikopter! Dobra. Tego sobie weźmiemy. W takim razie, może on mi pomoże w spustoszeniu wszystkiego. Nie, naprawdę ja nie wiem, co tu mogę sobie poniszczyć. Ej, w ogóle to jebali mnie. Halo. No. Detonate. Pięknie. Trzymaj R, schowaj broń. No. A to ci niespodzianka, no. No. Teraz Rigo nie mógł spaść z tej powierzchni, dziwna. Nie, tu. Ej, kolejny przyjechał. A skąd oni jadą? Patrzcie, co oni robią. Ja pierdolę. O, zniknął. Teren zastrzeżony, spustoszenie. Kurwa, co ja tu mam zrobić jeszcze? Boże pomocy. Przeciągam odcinek na Hama dosłownie. Bo chcę zrobić tą jebaną wioskę. Ale nie wiem, co ja tu mogę odjebać jeszcze, no. A tu kolega ciągnie, kurwa, tego golfa. No nudzi mi się, w tym momencie to już mi się to nudzi. Dobra, zostawię go tam sobie. Tutaj kolejny autobus przyjechał. Czy moje linki dadzą radę wciągnąć autobus? To jest kurwa ciekawe. Patrzcie, no dają radę wciągnąć autobus, nie? A taką furgonetkę opancerzoną na ten przykład. Dlaczego ten się teraz trzyma? No, ogólnie moje linki są zajebiste. Koleś tutaj w środku w niezłym szoku. Chyba nie żyje.
Nie jestem pewien. O, w końcu ukończono zadanie, kurwa mać. No już myślałem, że to nie nastąpi. Ja nie wiem, to jakaś zgliczowana wiocha jest, no. Dobra. Wznieś flagę. Hurra! Przejęte. God damn it. Już miałem dość w pewnym momencie, po prostu miałem dość, to się nie chciało przejąć. Ale trzeba tak robić. Najpierw wzywamy rebeliantów, a później robimy rozjeb w mieście, bo tak jest chyba szybciej. Dobra, przejęte, wyzwania. Okej, dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye!